Siemasz, tu znowu ja, i dziś znów spojrzymy na różne dziwne reklamy gier mobilnych, ponieważ nie mam co innego robić na tym kanale niż śmiać się z rzeczy, więc znajdźcie taką Gierkę Homescapes i reklamy bardzo często pokazują się w innych grach, w reklamach przy tych grach, w sensie, no, jak macie grę mobilną, nie? Pewnie sporo z Was gra jakieś gry mobilne, ja na przykład czasem sobie potrafię odpalić jakąś Gierkę i. i nie kupuję tych ofert, które wyłączają reklamy, bo tani jestem, ok, Nie chcę wydawać pieniędzy na gry wcale. No, ale jak już się pokazują te reklamy, no to najczęściej są to reklamy właśnie Homescapes albo Puzzle and Empires czy Coś. W każdym razie są to dziwne, głupie gry, które przeciągają dziwnym, głupim gameplayem w reklamie, a tak naprawdę w ogóle się nie gra w nie tak, jak się gra w reklamie. Przykładem, właśnie Homescapes, które pokazuje w reklamach, że trzeba przeciągnąć jakiś przedmiot do jakiejś rzeczy, żeby ją naprawić, tylko że to nie działa tak w grze prawdziwej. W sensie nie robi się tego. Dzisiaj chciałem obejrzeć parę reklam Homescapes, ponieważ są one zawsze kuźwa inne. Raz jest coś takiego. A innym razem coś takiego. Naprawdę nie rozumiem. Okej, okay, więc mam parę reklam, które sam nagrałem przed chwilą, i też mam parę reklam, które chciałbym obejrzeć oddzielnie, więc zacznijmy może od tych, które nagrałem. Um, są zabawne, co najmniej. Ja naprawdę nie wiem, jak ktoś mógłby wpaść, żeby zrobić takie cholernie, tak cholernie głupie reklamy. Pamiętacie jak mówiłem na początku o Homescapes? Eee, więc tutaj chodzi o Gardenscapes. Nie wiem, czy to jest to samo. Nie klikałem w przycisk Zainstaluj, ale jestem prawie pewny, że chodzi o tę samą grę, ponieważ ta postać, a postać w grach Homescapes jest praktycznie taka sama. Można nawet powiedzieć, że serio jest taka sama. Okej, okay, okej, okay, więc. Osoba, która gra w tę grę, przeszła już dwie dziwne zagadki. Chociaż nie wiem, czy można to nazwać w ogóle zagadkami. No, chyba można w każdym razie. Najpierw, pająk się przedostał między tego gościa, a jakieś dziwne pręty z kółkami. Ja się zastanawiam, w jakiej on się sytuacji znalazł, że musi go ratować jakaś trzecia osoba, która patrzy na to wszystko. Ok, więc tu się nie nagrało, ale chodziło mniej więcej o to, że pająk najpierw był na górze, ale osoba przesunęła ten pręcik, więc pająk spadł. Nie wiem jak się nie złapał, ale okej. Okay. Potem mamy dziwne pudełko, które emanuje energią. I piasek akurat pozostawiony w takiej dziwnej pozycji, dzięki tym dziwnym. Prętą. O co chodzi z tymi prętami? One pokazują się ostatnio wszędzie. Na Facebooku co chwilę pokazuje mi się reklama gry z y, jakiejś łamigłówkowej, w której trzeba przesuwać pręty. O co chodzi? Okej, okay, uciekliśmy od ognia, ale ogień pojawił się na nim. Akurat zatrzymałem w takim miejscu, że ogień pojawił się na nim. Więc okej. Okay. Okej, okay, to jest sytuacja bardzo dziwna, ale też bardzo prosta raczej, co nie? Mamy ten dziwny gaz, jakby ktoś tam piernął, nie wiem. Yy, to nie było zabawne, przepraszam. <laughs> po drugiej stronie piecyk. <laughs> piecyk. Okej, okay, no dobra, piecyk. A na górze komin, przez który ten dziwny gaz może się przedostać, ponieważ jesteśmy zamknięci, prawda? Prawda, oczywiście to ma sens, nie? Więc yy, logicznym wyjaśnieniem tej zagadki byłoby usunięcie tego górnego pręta, przesuwając go oczywiście w lewo. No ale co zrobi nasza magiczna ręka, która po prostu potrafi wszystko zrobić, co nie? nie? Najpierw zastanawia się, czy nie pociągnąć tego górnego pręta, a potem mówi: Nie, w sumie to p to, i przesunęła ten, który go zabija. No okej. Okay. Okej, okay. i wybuchamy oczywiście. Po wybuchu przenosimy się na tę scenę, gdzie dziwny napis mówi nam, żebyśmy zamrozili pająka i mamy kolejne pręty, tym razem bez kółeczek a z trójkątami. Nie wiem, czy to coś zmienia. No i tak patrzymy na to. I w sumie to gówno się da zrobić, co nie? Bo jak przesuniemy ten lewy pręd, to dopiero będziemy mogli ten, który otwiera ten zbiornik z lodem czy czymś, ale musimy do pająka dojść. A żeby to zrobić, musimy usunąć ten pręt, który blokuje. Zbiornik z zimnym, i dopiero wtedy usunąć pręt, który prowadzi do pojąka. W ogóle ta cała sytuacja jest tak cholernie głupia, i ja nie rozumiem, jak ktoś mógłby się w niej znaleźć. Okej, okay, rozumiem, gra wideo, tak, nic nie musi mieć sensu, a przynajmniej logicznego sensu, no ale come on! Serio myślicie, że ktoś by się dał zamknąć w czymś takim? Nasza mądra rączka zauważa, że nie da się wysunąć prędów bez stosowania innych. okej, okay, fajnie. Gameplay element widzę, okej, okay, dobra, co dalej. Wysuwa ten pręt od człowieczka, który po prostu krzyczy, nie wie, co się dzieje, nie widzi w ogóle, znaczy pewnie nie widzi, my widzimy wszystko co nie, bo jesteśmy graczem, ale on nie jest w stanie zobaczyć wszystkiego z tego dziwnego pudełka, w którym się znalazł. No ale i tak krzyczy po prostu z przerażenia Co się stało? Jaka dziwna rączka wysunęła ten pręt? Zaraz zginę Koleś po prostu dostaje padaczki i zaczyna biegać w tym pudełeczku Pająk próbuje wyciągnąć i go chyba zabić Znaczy wyciągnąć, wyjść Przejść przez te rury i go zabić, nie wiem Ale lód w końcu go zabija, zamraża go A ten... A ten pan po prostu się zaśmiał. <laughs> ja mam bekę z tego... Co jest? No więc ostatnio po prostu zrobił się taki wylew tych reklam z prętami i łamigłówka, która niby jest do zrobienia, a tak naprawdę nie, bo k***a się nie da tego zrobić, ale ludzie i tak próbują. Mamy kilka screenów, tylko jeden udało mi się zobaczyć. Help them! Więc jest sytuacja, w której ten koleś, który uciekał przed ogniem, <grybujesz> bo przecież każdy tak robi nagle, próbuje ściągnąć kota z drzewa, a ta dziewczynka obok po prostu ryczy, jest jebaną pizdą. <grybujesz> Więc mamy opcję siekiery i drabiny. Ta dziwna ręka z pomalowanymi paznokciami wybrała drabinę, ale drabina się... Złamała. Okej, okay, ciekawie, przejdźmy dalej. Więc znacie te gierki, w których się wyrabia coś z drewna? Ja też ich nie znałem do teraz, znaczy wcześniej. Dwie z moich koleżanek z klasy grały w to na lekcji i się śmialiśmy z tego, jakie to jest zabawne, że ha, mamy drewno i musimy coś z tego drewna wydrążyć. I ta reklama jest w cholerę dziwna. Nie wiem, czy mój program nagrał e, dźwięk dobrze, ale brzmiało to jak konwersacja przez telefon. I tego, że gadała, mam wrażenie tylko jedna osoba. I chcę się temu przysłuchać, bo to jest takie bezsensowne. So I love wood. Wood is like <laughs> A więc lubię drewno. Drewno jest tak, jak jest kurcze przyszłością. <laughs> no dobra, okej, okay. zaczyna się nieźle. O co k chodzi? Stuff ...to, like, uh, like, almost no more words, you know? So this game is, like, really good. It's, like, using words at its simplest. What the fuck? <laughs> ja nienawidzę takich dziewczyn pustych, które mówią co chwila, like, i, a uh, I'm so quirky, like, you know, I'm so dorky, like, you know, like, uh, much. mać, co jest z ludźmi nie tak? <laughs> I to jest właśnie coś takiego. Nie wiem, czy to jest specjalnie, żeby ludzi striggerować, żeby powiedzieli ja pokażę tej lasce, że ja potrafię lepiej niż ona, bo ona sobie tutaj ma zrobić butelkę. A ona robi tylko po prostu takie pręgi w tym drewnie. I po prostu powtarzanie you know, like. A, dobra, się triggeruje, ja wiem, ale nie rozumiem po prostu, jak ktoś może brać to coś na poważnie. W sensie, ktoś robiąc te reklamy pomyślał: tak, to przyciągnie wiele ludzi do pobrania tej gry i do wydążenia rzeczy kurwa w drewnie. Like plastic, you know? Plastic is no game, but wood is like so good. <laughs> no, plastic, yeah, yeah. Plastic, uh, uh, uh. Ale drewno, oh, tak, drewno, k. I ta muzyczka, taki lo-fi hip-hop, nie? Lo-fi beats to study, to. I potem jest minigra, drag to carve. I jestem pewny, że jakbym spróbował, to by przyniósł mnie na stronę sklepu Play. <grych> o kurwa. Przed rozpoczęciem degustowania tej reklamy powiem tylko jedno. Nienawidzę wszystkich gier, które kończą się na IO, a to jest jedna z nich, nazywa się Paper IO 2. Jeszcze do tego Dwa, bo potem przeniosło mnie na stronę sklepu Play, ale to później. I w... na przykład, że ktoś mądry stwierdził, że nigdy nie znał wcześniej Lęku, dopóki nie zagrał w to coś. Serio? Okej. Okay. Co mnie też śmieszy bardzo w tych reklamach, to jest grafika i wykonanie jest po prostu okropne. Za każdym. Razem, kiedy jest jakaś gra typu IO i ma reklamę. W tej grze, znaczy w tej reklamie tej gry, jest ręka z palcem wskazującym, która po prostu rusza się tylko w dwie strony. Nie wiem, jak to ma być przekonywujące, że ta osoba gra. Ta osoba nie rusza w ogóle ręką po ekranie. Nic. Nul. Co to kawa jest? Also, ta gra nie wygląda tak jak tutaj. Te glutki nie świecą tak naprawdę w tej grze. Są matowe, ale w reklamie muszą być jak najbardziej błyszczące, jak się Czemu? Nie wiem. <laughs> Gra nazywa się Paper IO, a ja tu widzę glut, glut widzę. O co chodzi? No k***a nie mogę po prostu, nie? Ja nie wiem co, mogę o tym więcej powiedzieć. Po prostu kurwa gówno, nienawidzę tego, naprawdę. Wygląda to tak kuziwa okropnie, że to mi się po prostu nie chce już tego oglądać. Po reklamie czasem włącza się demo, tak też tutaj. Swipe to mów, co nie. Nam pokazuje, żebyśmy robili taki szlaczek. Ale zabijamy się i przechodzimy od razu do sklepu play Paper IO. Dwa by voodoo. Gładkie rysowanie. Nice. 4,1 gwiazdy. To jest mało. To jest szczerze mało. Ale to są wszystkie reklamy, które ja nagrałem. Reszta jest na YouTubie. Więc Why is this game so hard? It's ok. Zobaczmy dlaczego ta gra jest taka trudna. No dobra, naprawiamy rzeczy powoli, co nie. Najpierw na naprawiliśmy wodę cieknącą, potem zatkany kibel, który dymi. Dym i woda. Jednocześnie, okej. Okay. Ale się błyszczy. Przepchaliśmy go i normalnie ze stanu dosłownego ro Tak wygląda, jakby był. Meskitu, ma to chyba jest jakieś pęknięcie. On był po prostu nagle błyszczy, bo użyliśmy przepychacza. To by poraziło prądem człowieka, a my tam wkręcamy żarówkę. Potem używamy odkurzacza, żeby pozbyć się k***a, dziury. Dziury, k***a, żeby pozbyć się dziury w podłodze, kumacie? Dziury w podłodze się pozbywamy dzięki odkurzaczowi. Dziury weź, w ścianie też. <laughs> Jezus Maria. Okej, okay, i to co zostało nam do zrobienia to naprawienie umywalki. Robimy to młotkiem. <laughs> a wiecie dlaczego? Bo to przyciąga ludzi. Bo widzą, ja p***, jaki debil to gra. Ja, ja zrobimy to lepiej. Wtedy pobieramy aplikację, a tam nawet nie ma takiej misji. Lew wybucha. Kod yy, wyskakuje na nas, a interfejs już nie jest interfejsem. Ostatnią rzeczą, którą chciałem zrobić w tym filmie, było pobranie tej gry, Homescape czy Gardenscapes. To jest jedno i to samo. Chciałem pobrać tę grę i zagrać w nią, ale już siedzę tutaj za długo i komentuję to wszystko, więc. Może w następnym filmie, nie wiem, zobaczymy. Ale dziękuję, że zostaliście tutaj na chwilę i, i pooglądaliście to coś. Wiele dla mnie to znaczy, naprawdę. A jeśli się wam ten film spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, udostępnić możecie nawet, nawet. Zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. Streamuję także na Twitchu co jakiś czas, więc też zapraszam. No ale się na razie z wami żegnam i do następnego.